Witam szanownego graczy Rywicy z tej strony. Jeszcze lekko chory, ale już jest całkiem fajnie, już można nagrywać i robić różne rzeczy. I chcę wam dzisiaj powiedzieć o kilku sprawach. Kilku ważnych sprawach, dużo się u mnie zmieniło, no i to jest taki update dla was. Pierwsza rzecz, może o grach najpierw pogadamy, bo o grach się fajnie gada. Słuchajcie, pierwsza sprawa to jest Heroes of the Storm. Jak wiecie, zapewne można się zarejestrować na stronie na Facebooku. I można się starać o klucz. Losowanie będzie po 19 listopada. No i macie szansę otrzymać kluczyk do Heroes of the Storm. Ja oczywiście wrzucę wam linka pod filmem, tam będziecie mogli się po prostu e-mail, nick i tyle. I wejdziecie do losowania. No i istnieje też taka możliwość, że jeżeli ktoś, któryś z waszych kumpli miał dostęp do Heroesów, a miał was na liście przyjaciół, mówi o rzeczywistym ID albo battle tagu, no to w tym momencie, jeżeli on dobije do 19 listopada 20 level, to wtedy, jeżeli zostanie wylosowany ten gościu, bo to będzie inne losowanie, to wtedy jego cała lista znajomych wejdzie do gry. Tylko że rozpoczął się, powiem wam, ludzie nie doczytali. Rozpoczął się taki fest zapraszania ludzi do listy przyjaciół, prawda? Niestety ta sprawa została ogłoszona 16 i zostało jasno powiedziane, że wszyscy znajomi, którzy byli dodani do listy znajomych przed 16 października. Tak więc nie ma sensu kompletnie zapraszać znajomych. No mam nadzieję, że wam się uda dorwać klucz. Kluczy wiele nie będzie, chyba około 2000 chętnych, pewnie 200 tysięcy. Tak jak znam życie. Więc mam nadzieję, że wam się uda. Kolejna sprawa to jest to, w co mam zamiar grać. Oczywiście Heroes of the Storm non-stop, jak najbardziej. Diablo 3 ostatnio sobie powalczyłem, ale dzisiaj były jakieś laki, niezbyt dało się walczyć. Myślę, żeby zrobić wam ciekawy film o buildzie z barbarzyńcy, ale na to jeszcze chwilkę muszę poświęcić czasu. Co ciekawe, zainstaluję właśnie World of Warcraft. World of Warcraft, Dreaming World of Warcraft. Ja grałem w WoWa około 4 lat, ale to był okres mniej więcej od premiery, samego WoWa, od premiery, przez pierwszy dodatek. Później tam na chwilę wróciłem do Lich Kinga. Na minutę byłem na kataklizmie, a pandy w ogóle nie ruszyłem. Tak więc myślę, po patchu 6.02 właśnie wrócić, zobaczyć jak to się wszystko pozmieniało i zastanowić się nad dodatkiem. Zastanowić się. Mogę również powiedzieć wam, że walczę w Star Wars Old Republic również, casualowo, ale ostatnio jestem tam częściej. Założyliśmy taką malutką gildię, bardzo malutką, dwie osoby, trzy, przepraszam, na krzyż, ale nam się nie spieszy, po prostu testujemy różne rzeczy. Testujemy, co nam się spodoba i gdzie zostaniemy na dłużej, jak na razie. Więc jak ktoś walczy u was na serwerze PvP, Tomb of Freedom Nat, tak się nazywa serwer. To jest jedyny serwer PvP angielski. Po stronie Sithów, no to oczywiście, po stronie, przepraszam, nie jest Sithów, właściwie po stronie Imperium, no to możecie zagadać i tak dalej. Możemy do was do gildii wrzucić, nie ma problemu. Oczywiście jesteśmy na samym początku, jak na razie. Testujemy sobie różne rozwiązania, różne klasy postaci, więc to nie będzie szału. Firefall jak na razie również. Tak więc jak widzicie, różne MMO się nagle pojawiły. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Lekką przerwę musiałem zrobić. Słuchajcie, kwestia istotna jest to, że mam dla was książeczki. Mam dla was książeczki Diablo, Wojna Grzechu, Księga Pierwsza. To jest najnowsza książka. I słuchajcie, jeszcze jej nie czytałem, ale mam zamiar ją przeczytać i dać wam znać, co o tym myślę. A książki rozdałem, myślę, że najbliższym na przykład streamie, albo jakąś akcję taką lightową i książki rozdam, więc poczekajcie chwilę na informacje, jeżeli chodzi o książeczki. Kolejną sprawą bardzo istotną to jest to, że zostałem chyba wykładowcą, słuchajcie. Zostałem chyba wykładowcą, pozdrawiam klasę 3D z Kostomłotów Województwa Świętokrzyskie. Nie mogę zapamiętać tych kostomłotów, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, zobaczcie na te zdjęcia. To jest prezentacja mojego filmu po angielsku z Firefall. Byłem w totalnym szoku, naprawdę, totalnym szoku, jak to zobaczyłem. No ale fajnie, że posłużyłem jako pozytywny, mam nadzieję, pozytywny przykład. Pozdrawiam panią Magdę
nauczycielkę angielskiego. No i też chciałbym mieć taką nauczycielkę, która tak prezentuje zajęcia, prawda? Mnie by to bardzo zainteresowało. Mam nadzieję, że was również, mówię o uczniach, że was również to zainteresowało, takie zajęcia w takiej formie. No i mam nadzieję, że jasne, że jak będziemy prezentować jakieś filmy, będę prezentował jakieś filmy po angielsku, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do was zawitam. Tak więc uczcie się angielskiego, ponieważ jest to naprawdę ważna rzecz w dobie globalizacji. Obecnie nie ma problemu pogadać z jakimś Koreańcem, Chińczykiem, kimkolwiek na planecie, jeżeli znacie w miarę dobrze angielski. Komunikatywnie oczywiście. No i jeżeli chodzi o oferty pracy, wiadomo, angielski to jest standard. To jest standard. Jak znacie jakiś dodatkowy język, to wtedy plusik, tak? Ale angielski, okej, okay, fajnie. Więc to jest naprawdę pomocne we wszystkim, co tam robicie. Może później jakiś wywiad z deweloperami, wiecie, zrobicie jakiś kanał, otworzycie na YouTube albo coś takiego. Więc na pewno wam się to przyda. Kolejną rzeczą, o której chciałbym pogadać, to o najnowszym filmiku z Heroes of the Storm, Anubaraku. Zauważyłem, że wam się spodobał ten film. Przynajmniej ci, którzy lubią Heroes of the Storm. Ponieważ tam zaprezentowałem dość ciekawie Anubaraka w formie po prostu walki. Po prostu wyciągnąłem różne zdarzenia, które mi się przydarzyły podczas walki i tak skonstruowałem film, a talenty dałem na sam koniec jako przykład, jakiego buildu używam. Więc myślę, że ta forma będzie naprawdę fajniejsza niż po prostu puste omawianie talentów, znaczy puste, z różnymi takimi ciekawostkami, ale myślę, że na żywym materiale pracuje się o wiele lepiej i lepiej się to ogląda, nie? Więc myślę, że w takiej formie będę prezentował jakiekolwiek postaci z Heroes of the Storm, właśnie co mi się przydarzyło na polu bitwy i jak można gościa wykorzystać w ciekawy sposób. I jeszcze miałem coś powiedzieć, coś istotnego, no właśnie, Mishinima, słuchajcie, logo, które się pojawiło na samym początku tego filmu, na pewno się zastanawiacie, what the hell? Jestem członkiem obecnie Mishinimy, od niedawna. To jest jedna z największych sieci, zdecydowanie można powiedzieć, jedna z największych sieci amerykańskich zrzeszające youtuberów i powiem wam, że są plusy i minusy, ale takim gigantycznym plusem jest to, że posiadam dostęp do gigantycznej, naprawdę gigantycznej biblioteki muzyki i dźwięków licencjonowanej do mojego kanału. Po prostu mam licencję na mój kanał, że mogę używać tej muzyki. Już tak było, że użyłem muzyki z tej biblioteki i od razu YouTube zaczął krzyczeć, nie, że nie mam praw autorskich. Wróciłem licencję i wszystko jest ok. Więc to jest taki gigantyczny plus i również trailer z Firefalla, to jest właśnie z muzyką, który wam kiedyś tam zaprezentowałem, to jest właśnie z muzyką z tej biblioteki. Świetnie się wyszukuje różnych materiałów muzycznych i bardzo szybko można to pasować. Znaczy szybko można znaleźć tego, co się szuka, bo to jest naprawdę gigantyczne i ma fajny system wyszukiwania. To jest taki plusik na przykład, nie? No ale nie chcę poświęcać temu odcinka. Kolejną rzeczą, która mega istotną, którą zostawiłem na sam koniec, to jest to, że się w końcu przeprowadzam. Słuchajcie, 25-26 gdzieś tak do końca października mnie tu już nie będzie, więc kolejna jakby kolejne dzienniki Rivida pojawią się w innym otoczeniu, zupełnie innym otoczeniu. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że troszkę mam mniej czasu również przez to, ale przez przeprowadzkę, którą powoli sobie tam przygotowuję. W tym tygodniu to będzie naprawdę, do 25-26 to będzie w ogóle marazm u mnie, no ale później ruszymy. I oczywiście kolejna ważna informacja to, że poniedziałki i czwartki od godziny 16 mam zajęte. Poszedłem na podyplomówkę UŚ i żeby coś tam podbuffować moje zdolności zawodowe, nie? Podyplomówka poszła i no i co? No i niestety czwartek i poniedziałek do września 2015 roku będę miał zajęcie. No chyba, że nie pójdę gdzieś tam na zajęcia albo coś tam, no wiecie jak jest, nie? Ale ogólnie troszkę mniej czasu jest z tego powodu. No ale nie martwcie się, ja staram się trzymać rękę na pulsie i mam mniej więcej pokazywać najfajniejsze rzeczy, robić różne materiały też. Więc na pewno nie będziecie poszkodowani. Książeczki wam dam, cynk, jak mniej więcej rozdam, wiele ich nie ma. Ale przynajmniej będziecie mieli szansę je dorwać. Dziękuję wam za uwagę. No i do następnych dzienników Rivida albo i różnych filmów oczywiście, z różnych gier. Na razie, trzymajcie się.